Witam wszystkich serdecznie. Chciałem dzisiaj krótko odnieść się do tego, co spotkało mnie, kiedy wracałem ze sklepu, kiedy spotkałem swoją dawną siostrę, z którą byłem w zborze, która jest świadkiem Jehowy. Powiedziałem jej dzień dobry, ponieważ nadal witam się ze świadkami Jehowy, chociaż oni w większości nie odpowiadają. Ona, chociaż miała uśmiech na twarzy, wzruszyła tylko ramionami. Kiedy mijaliśmy się, odwróciłem się jeszcze i powiedziałem: Jezus by tak nie postąpił. Jezus by się tak nie zachował. I z tym zdaniem ją zostawiłem. Ale zastanawia mnie jedno. Kiedy przyjdzie ten czas, kiedy człowiek pojawi się przed tronem Bożym i przyjdzie czas dla świadków Jehowy wytłumaczyć się, dlaczego tak traktują swoich bliźnich, dlaczego tak traktują swoich dawnych przyjaciół, swoich krewnych, co będą mieli na swoje usprawiedliwienie i czy to wystarczy. Jesteśmy teraz na Biblioteczce Teokratycznej. 81 rok to czas, kiedy wpiszemy sobie wykluczenie lub odłączenie, tak z gwiazdkami, to jest to czas, kiedy pierwszy raz to słowo, te dwa zwroty zrównano ze sobą. Kiedy zaczęto odnosić reguły unikania będące w religii świadków Jehowy zarówno do wykluczonych, jak i do osób, które same odłączyły się ze względu na sumienie. Nie jest trudno policzyć, że to prawo ma jakieś 34 lata. Więc nie jest to odwieczne prawo biblijne. Nie jest to coś niezmiennego. W tamtym czasie zaczęto właśnie to stosować. Jest to pierwsza strażnica, która porusza ten temat. Na przykład w akapicie 16 czytamy tutaj: przedstawione postępowanie ma też zastosowanie w odniesieniu do dziecka, które opuściło dom, a obecnie jest wykluczone lub odłączyło się od zboru. Niekiedy rodzice zgadzają się, żeby takie dziecko powróciło na jakiś czas do domu, na jakiś czas, jeśli zachorowało fizycznie lub nerwowo. Ale w każdym wypadku rodzice powinni rozważyć wszystkie okoliczności. Czy wykluczony syn, który przeszedł na własne utrzymanie, teraz rzeczywiście nie potrafi sobie radzić? A może chciałby powrócić głównie dlatego, że tak byłoby mu wygodniej? Co wiadomo o jego miernikach moralnych i usposobieniu? Czy nie przyniesie do domu zakwasu? Zastanówmy się teraz nad osobą syna marnotrawnego. Gdyby jego pod takie reguły podciągnąć, co ten ojciec musiałby zrobić? Czy on był chory, ten syn? No nie. Czy chciał wrócić dlatego, że tak byłoby mu wygodniej? Pewnie. Powiedział, że nie ma co jeść, a w domu ojca jest wystarczająco jedzenia i jest okej. Będzie najemnikiem. Co wiadomo o jego miernikach moralnych i usposobieniu? On kolokwialnie rzecz ujmując, z dziwkami, z prostytutkami, przepuścił majątek ojca. A jak potraktował go jego ojciec? Chodź, kochany synu, ja się tobą zajmę, ja ci pomogę. Widzimy różnicę między postawą Jezusa, a tego, czego naucza ten tak zwany niewolnik, niewierny i nieroztropny? Czy to jest ta sama linia rozumowania? Wykluczeni krewni mieszkający oddzielnie. Druga ewentualność, nad którą musimy się zastanowić, to stosunek do wykluczonego lub odłączonego krewnego nie mieszkającego w jednym domu z najbliższą rodziną. Ale zaraz, czy Biblia w ogóle roztrząsa tego typu rzeczy? Jeżeli nie, to dlaczego wstawiać tu ludzkie prawa? Przecież to jest ludzkie, wymyślone w tym roku prawo. I świadkowie Jehowy, zdajcie sobie z tego sprawę. To nie jest odwieczne prawo Boże. Biblia nigdy nie podaje tylu wymagań i tylu różnych wariantów. Czy nie macie własnego rozumu?
Czy potrzebujecie prawa mojżeszowego? Widocznie tak. Dana osoba dalej pozostaje związana z nią węzłami krwi lub powinowactwa i dlatego mogą istnieć jakieś ograniczone potrzeby załatwiania spraw rodzinnych. Czyli normalne stosunki rodzinne już nie istnieją. I jak możecie mówić, Świadkowie Jehowy, że nie rozbijacie rodzin? Jak można powiedzieć, że ktokolwiek, kto należy do rodziny swojej, że ma ograniczone potrzeby załatwiania spraw rodzinnych? To co, to jest pies? Niemniej jednak sytuacja wygląda inaczej niż wtedy, gdyby osoba przebywała w tym samym domu, gdzie nie da się uniknąć kontaktu ani rozmów. Widzimy, jaki jest cel. Uniknięcie kontaktów, uniknięcie rozmów. Musimy stale pamiętać o natchnionym zaleceniu biblijnym. Piszę wam, abyście przestali zadawać się z kimkolwiek, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem albo chciwcem, trzy kropeczki, nawet nie jadajcie z takim. Ale czy to znaczy, że chodzi tutaj o jakiegokolwiek grzesznika? Zobaczmy, nawet w przekładzie Nowego Świata. Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest po pierwsze rozpustnikiem, albo po drugie chciwcem, albo po trzecie bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą. Żebyście z takim nawet nie jadali. 6 czynników. Nie im podobne rzeczy. To tylko 6 czynników. Bardzo poważne grzechy. Czy o każdym byłym świadku możecie to powiedzieć, że jest taką osobą? Dlaczego ciało kierownicze szczerze nie omawia tego wersetu? Dlaczego go wykropkowuje? Czy nie widzicie tego? Czy nie chcecie tego widzieć? Bo niewygodnie wam jest widzieć, bo nie chcecie się narażać. To jest zrozumiałe, że nie chcecie, że się boicie. Ale dopóki nie otworzycie oczu, dopóty ci ludzie będą was wyzyskiwać. I będzie coraz gorzej, bo na to wskazuje to, co się dzieje w tej organizacji, która z Bogiem nie ma wiele wspólnego. Dalej czytamy. Apostoł, który dał to mądre ostrzeżenie, był bardzo zżyty z Jezusem i dobrze pamiętał, co mistrz mówił o pozdrawianiu innych. O czym tutaj mówi akapit? Omawia ten werset. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. I siostra Anetka, albo raczej była siostra Anetka, tak to rozumiem. Tylko, że ja nie wykraczam poza naukę Chrystusa. Nigdy nie zanegowałem żadnej nauki Chrystusa, żadnego Jego słowa. Ja w to dalej we wszystko wierzę. Do kogo to się odnosiło? Do tego, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa. Kogoś, kto tworzy własne nauki. Kogoś, kto dopisuje do Biblii doktryny, których nie było w pierwszym wieku. Dlaczego apostoł Paweł nie głosił o roku 1914? Dlaczego? Skoro wiara i prawda zostały raz na zawsze przekazane świętym. Dlaczego nie wiedzieli o takiej dacie? Dlaczego jej nie głosili? Kto wysuwa się naprzód? Kto wykracza poza to, co jest napisane? Jak mówi 1 Koryntian 4:6. Kto nie przynosi do waszych domów tej nauki? Kto nie głosi jednej nadziei? Kogo nie należałoby przyjmować do domu? Według mnie to właśnie Świadków Jehowy, którzy wysuwają się naprzód, nie pozostają w nauce Chrystusa, bo im to nie wystarczy. Jeżeli ktoś nie pozostaje w tej nauce, to znaczy, że to jest dla niego za mało. To jest dla niego zbyt wąskie. Nie wystarczy, żeby być sługą Bożym. Nie wystarczy, żeby być chrześcijaninem. I w ogóle nie wystarczy być chrześcijaninem.
trzeba być świadkiem Jehowy. Tylko czy o tym głosił Jezus, czy o tym głosili apostołowie? Wspomniano tutaj, że osoba wykluczona lub odłączona nie zasługuje na to, żeby mówić jej dzień dobry. Jest to odłączona od społeczności osoba, która usiłuje usprawiedliwiać i krzewić swój spaczony sposób myślenia, bądź też trwa w niegodziwych praktykach. Żeby powiedzieć, że ktoś ma spaczony sposób myślenia, trzeba mu to udowodnić. Tutaj też powiedziano, że wszyscy wiemy z własnego wieloletniego doświadczenia, iż zwykły dzień dobry może być pierwszym stopniem, który prowadzi do rozmowy, w końcu nawet do przyjaźni. Czy zależy nam na tym, by zrobić ten pierwszy krok ku wykluczonemu? No pewnie, że nie. To przecież byłoby coś strasznego. Bo przecież taka osoba musi być naprawdę zła. Ciało kierownicze tworzy, tak demonizuje wszystkie osoby, które się odłączyły. Dlaczego nie chcę takich rozmów? Dlatego, że te osoby się już ocknęły. Już nie dają się nabrać na to, że ciało kierownicze pod względem duchowym jest odziane w piękne szaty. To są jak nowe szaty króla. Chodzą goli i weseli i nawet o tym nie wiedzą. Obnoszą się. Ale w oczach prawdziwych chrześcijan ci ludzie wyglądają naprawdę żałośnie. Dalej czytamy w Strażnicy z 1983 roku, dwa lata po tej pierwszej edycji, następny artykuł o odłączonych i o odstępstwie. Dajcie odpór odstępstwu, trzymajcie się prawdy. Ponadto, jeśli oddany sługa Boży przyjmuje u siebie zwodniczego nauczyciela, współuczestniczy w jego złych uczynkach. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy rozmawiać ze świadkami Jehowy. To też żaden lojalny świadek Jehowy doby obecnej nie pozdrawia wykluczonego lub odłączonego odstępcy, ani nie pozwala mu korzystać ze swego chrześcijańskiego domu, aby z tego miejsca szerzył błędne doktryny. Gdyby gościnność okazana odstępcy pociągnęła za sobą duchową śmierć któregoś ze czcicieli Jehowy, gospodarz z pewnością ponosiłby za to ciężką odpowiedzialność przed Bogiem. Ale straszą. I właśnie dlatego podczas operacji Czosnek mój brat nie pozwolił mi wejść do swego domu, żebym czasem nie skaził mu tego jego świętego terenu. Co tu tak naprawdę jest napisane? Wykluczonego lub odłączonego odstępcy. Pogarda. Straszą duchową śmiercią, że ktoś, kto będzie rozmawiał z byłym świadkiem Jehowy, pod względem duchowym może mu to śmiertelnie zaszkodzić. I że przed Bogiem byłby odpowiedzialny, Bóg jeszcze jego by zabił, gdyby czasem ktoś ocknął się i zobaczył, że religia świadków Jehowy nie jest niczym nadzwyczajnym, że trzeba szukać prawdy w Chrystusie i tylko tam. On jest drogą i prawdą i życiem. Prawdą. Jeżeli Jezus jest prawdą, to chcesz być w prawdzie, to musisz być w Chrystusie. To jest oczywiste, ale nie dla świadków Jehowy. Kolejne talmudyczne prawa świadków. Ponieważ wszyscy pionierzy powinni postępować przykładnie, więc gdy ktoś był napominany przez komitet sądowniczy albo został przyjęty do zboru po uprzednim wykluczeniu lub odłączeniu, musi nastąpić, upłynąć przynajmniej jeden rok, zanim będzie można udostępnić mu ten przywilej. Nie można tego uczynić wcześniej niż po uchyleniu wszelkich ograniczeń nałożonych przez niego przez komitet sądowniczy. O, ciekawie, że to znalazłem, bo pamiętam, że to jest już mocno nieaktualne i nie wystarczy teraz jeden rok, tylko 5 lat. 5 lat potrzeba i tyle twoje grzechy pamiętają, chociaż teoretycznie
Bóg ci je tam zapomniał, ale oni jeszcze 5 lat będą o tym pamiętać, nie jeden rok. Ta informacja 86 roku jest już nieaktualna, już jest nowe światło i Bóg pomyślał, że to jest za krótko. Trzeba im dać więcej czasu i wtedy tymi pionierami jakby będą tacy bardziej konkretni i bardziej moralni na pewno. Tu jeszcze wrócę do wcześniejszej sprawy. Żaden lojalny świadek Jehowy doby obecnej nie pozdrawia wykluczonego lub odłączonego odstępcy. Dlaczego doby obecnej? W tym momencie ile miało lat to prawo? Dokładnie 2. Jestem pewien tego 81 roku, dlatego że działo się to dokładnie po incydencie Franca, kiedy Raymond Franz, członek ciała kierowniczego, został zmuszony do tego, żeby odejść z ciała kierowniczego. Odszedł też z Betel. Później chcieli go za wszelką cenę uwalić, ale nie mieli na czym. A wiedzieli, że mieszka u swojego przyjaciela pracodawcy, który złożył pisemną rezygnację z członkostwa i dlatego ukuli, wymyślili w strażnicy, że każdy, kto się kontaktuje z odłączonym, też będzie wykluczony. I że odłączonych trzeba traktować tak samo jak wykluczonych. Z kolei o wykluczeniu to od początku lat 50. To był 1950 albo 1951 rok, kiedy te prawa zaczęto stosować. Żaden świadek doby obecnej nie pozdrawia. Bo gdybyśmy się cofnęli na przykład do 1970 roku, to z odłączonymi się normalnie witano, rozmawiano. Gdybyśmy się cofnęli do 1940 roku, to nawet o ekskomunice pisano negatywnie, jako o złym wymyśle Kościoła katolickiego. Że jest to niebiblijne. Kiedyś ten artykuł też pokażę. On był z Przebudźcie się. I wtedy ktoś taki był lojalnym sługą Bożym, lojalnym świadkiem Jehowy, a dzisiaj zostanie za to wykluczony. Czy Boże normy się zmieniają? Czy Bóg się sam puka w głowę i pomyśli, coś to moje światło jest jakieś takie byle jakie, takie ciemne, pomyliłem się, trzeba im tu coś wymyślić nowego. I tamtych uznam, co tam robili, bo to było stare światło, ale tych, co dzisiaj zrobią to samo, to ich trzeba wyrzucić już poza organizację. Czy to są prawa biblijne? Czy wy, drodzy świadkowie Jehowy, się nad tym w ogóle zastanawialiście? Straszne, po prostu straszne. Tutaj bazują na tym w następnym artykule, że wykluczony lub odłączony był jakiś precedens, że nie może uzyskać sądownie odszkodowania od świadków Jehowy za to, że z nim nie przestają. I jeszcze tak jest. Ale trwa dużo spraw i być może to się kiedyś zmieni. I kiedy zaczną pieniądze odpływać od organizacji, jak w wypadku polityk odnośnie molestowania dzieci przez starszych zboru. To może wtedy ciało kierownicze błyśnie mu światło, że trzeba to zmienić. Mam nadzieję, że tak będzie. I może wreszcie zacznie być to normalne. I ostatnia sprawa odnośnie tych wykluczonych lub odłączonych. Jaką radą Bożą należy się kierować, jeśli chodzi o kontaktowanie się z wykluczonym lub odłączonym krewnym, który żyje poza kręgiem najbliższej rodziny? Gdzie to jest w Biblii? Jaką radą Bożą? 26 akapitów odnośnie wykluczenia. Tu jest ostatnia sprawa jeszcze bardzo ciekawa. Następstwa ekskomuniki. Angielski historyk Edward Gibbon ukazuje stosowność i skutki wykluczania. I teraz ważna sprawa. Praktykowanego krótko po czasach apostolskich. Z tego, co pamiętam, z lekcji religii świadków Jehowy po czasach apostolskich było co? Na literę O.
odstępstwo, wielkie odstępstwo. Skąd wzięła się ta praktyka? Praktykowane krótki po czasach apostolskich, czyli zaraz podczas rozkwitu odstępstwa i wejścia ciemieńskich wilków. Nie zastanawia was to, Świadkowie Jehowy? Każda społeczność ma bezsporne prawo do wyłączania ze swojej wspólnoty oraz pozbawiania dobrodziejstw tych swoich członków, którzy odrzucają lub naruszają ustalenia przyjęte przez ogół. Ale w wypadku chrześcijan nie są to ustalenia przyjęte przez ogół, tylko są to prawa biblijne. Ogół może się mylić. Jak wszyscy będą skakać ze skały, to ty też będziesz skakał? Skutki ekskomuniki miały charakter zarówno doczesny, ziemski, jak i duchowy. Chrześcijanin, na którego ją nałożono, nie mógł korzystać z darów składanych przez wiernych. Zrywano więź religijną, jak i więzy przyjaźni. I to samo robią Świadkowie Jehowy, wzorując się na praktykach wymyślonych krótko po czasach apostolskich. To jest właśnie to. Świadkowie odwołują się też do lojalności względem Boga. Nasza lojalność wobec postanowień Jehowy została wystawiona na próbę, gdy musieliśmy zerwać wszelkie stosunki z moją wykluczoną siostrą Margaret. Dało to naszej rodzinie sposobność wykazania, że naprawdę wierzymy, iż droga Jehowy jest najlepsza. Zobaczmy, musieliśmy zerwać wszelkie stosunki. I chociaż świadkom Jehowy za normalne rozmawianie z wykluczoną osobą z rodziny, podkreślam, z rodziny, nie grozi wykluczenie, to jednak jakie jest, moja perspektywa jest inna niż tej osoby z powodu jakiegoś tam organizacyjnego doświadczenia. Ale zwykły szeregowy świadek co mówi? Musieliśmy zerwać te stosunki. Chociaż według rad strażnicy wcale by całkowicie tego nie musieli robić. I osoby takie jak moi bracia, oni to robią. Chcą być bardziej prawi niż ich nauczyciele. Tak jak Jezus powiedział faryzeuszom, że jak uczynicie jednego prozelitę, to 7 razy bardziej podlega Gehennie niż oni sami. Bo chce ich przewyższyć. Jego prawa są jeszcze gorsze niż prawa tych fałszywych nauczycieli. Czy trzeba przed ludźmi udowadniać prawość Bogu? Skoro dało to rodzinie sposobność wykazania, że naprawdę wierzymy, iż droga Jehowy jest najlepsza. Jeżeli droga świadków Jehowy byłaby najlepsza, to nie spuszczaliby wzroku. To nie wstydziliby się tego. A mają się czego wstydzić. I najważniejsza sprawa. Kiedy staniemy, to co powiedziałem na początku, kiedy staniemy przed tronem Bożym, przed tronem Chrystusa, bo nie Jahwe nas będzie sądził, wszelkie sądzenie powierzone zostało Chrystusowi. Staniemy przed Jego tronem. Będziemy rozliczani za to, co robiliśmy i za to, czego nie robiliśmy. Czym się wytłumaczycie, drodzy bracia Świadkowie Jehowy? Dlaczego tak traktowaliście swoich braci? Jezus was zapyta. Dlaczego tak traktowaliście swoich bliźnich? Dlaczego tak traktowaliście swoje matki, swoich ojców, swoich synów, swoje dzieci, swoje wnuki, swoich sąsiadów, swoich dawnych przyjaciół? Co powiecie? Wyciągniecie mu strażnicę Jezusowi z 81 roku i powiecie: Panie, zobacz, co tu jest napisane. Ja się do tego stosowałem. Co powie wtedy Pan Jezus? Pan Jezus w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w wersecie 48 powiedział tak: Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Nie strażnica. Nie będziecie odpowiadać, ani nie będziecie weryfikowani na podstawie słów niedoskonałych ludzi. Słowa Jezusa będą tutaj każdego z nas osądzać.
które mówią: miłuj bliźniego swego jak siebie samego, jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie, jakim sądem osądzacie, takim sami będziecie osądzeni. Weźcie to, drodzy bracia, pod uwagę, żeby ten osąd dla nas wszystkich mógł się skończyć szczęśliwie. Pozdrawiam serdecznie.